Dziecięcy teatrzyk Magik, działający przy Tarnobrzeskim Domu Kultury, powstał w 2005 roku. Od tego czasu mali adepci sztuki teatralnej mogli szlifować swoje talenty na wielkiej scenie pod czujnym okiem instruktorów teatralnych. Dziś Teatr Magik to dwie grupy dziecięce. Grupa druga, a więc starsi aktorzy, przygotowali w tym roku przedstawienie, na premierę którego zaprosili swoich rówieśników i bliskich. Dzisiaj mamy wspaniałą premierę Małe Książę. Chyba nic więcej nie muszę dodawać, ponieważ sztuka jest wybitna. Wydaje mi się, że wzięliśmy te najciekawsze, najbardziej dla dzieci takie, te scenki, które najbardziej dzieciom leżą, bo nie ukrywam, że wspólnie z dziećmi dobieraliśmy te scenki i wydaje mi się, że każdy coś tam będzie miał dla siebie. To pewnie pojawi się Róża i Lis? Oczywiście. Róża i Lis jak najbardziej. Będzie również Żmija, będzie również Pilot, oczywiście niezastąpiony i jeszcze kilka postaci. Jak mówi instruktor teatralny Agnieszka Mroczka, dzieci świetnie poradziły sobie z tym spektaklem i bardzo zaangażowały się w jego przygotowanie. Ja starałam się zrobić tą adaptację w ten sposób, żeby nic dzieciom nie narzucać. Rozdałam role, rozdałam scenariusze i powiedziałam im po prostu, spróbujcie to przeczytać, spróbujcie odnaleźć się w określonych rolach. I proszę sobie wyobrazić, że oni przychodząc na następną próbę, dokładnie odnaleźli siebie w tych rolach, o których ja właśnie myślałam, że są dla nich przypisane. Grupa pierwsza dziecięcego teatrzyku Magik przygotowała w tym roku przedstawienie Złota Góra.